Jako, że wielkimi krokami zbliżamy się do wspaniałego zimowego okresu, no to pomyślałem, że zrobię o tym adekwatny materiał, jeżeli chodzi o gry wideo. Więc proszę bardzo, oto lista najciekawszych produkcji w zimowych klimatach, które to albo miały już swoją premierę, albo będą ją miały na przestrzeni kilku kolejnych lat. Oznacza to, że albo w całości znajdują się one w zimowych sceneriach, albo że znajdziecie w nich przynajmniej pojedyncze mapy, charakteryzujące się właśnie tymi zimowymi klimatami. Ja zatem co więcej przedłużać, więc od razu przejdźmy do samych konkretów. Zapraszam! Pierwsza produkcja, o której chciałem dzisiaj wspomnieć, to Red Dead Redemption 2. Mimo iż tytuł ten wyszedł jeszcze kilka dobrych lat temu, a mianowicie w 2018, no to w sumie do dnia dzisiejszego prezentuje on bardzo wysoki poziom dopracowania, często znacząco wyższy niż najnowsze produkcje AAA. Mogą o tym świadczyć na przykład oceny od krytyków, jak i od społeczności graczy, sięgające nawet do 97%. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą listę, no to właśnie pierwsze poziomy z kampanii D&D gracza znajdują się w takich przepięknych, ośnieżonych górach, no i myślę, że może to idealnie pasować właśnie na ten zimowy okres. Potem rozgrywka jest już znacząco bardziej urozmaicona, znajdzie w tym również tereny przyrodnicze, właśnie przeróżne lasy, pustynie, no więc jest to oczywiście znacząco bardziej urozmaicona rozgrywka. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier z otwartym światem w historii, no więc serdecznie polecam się z nią zapoznać. Zostając przy grach z otwartymi światami, bez wątpienia warto wspomnieć jeszcze o Skyrimie. Po raz kolejny jest to produkcja na absolutnie najwyższym poziomie, która to swego czasu uzyskała oceny na poziomie 94%. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą listę, no to oczywiście akcja gry odbywa się na tytułowej krainie Skyrim. Jest ona wypełniona przeróżnymi górami, lasami, dungeonami, no i oczywiście duża część tych lokacji jest również pokryta śniegiem. Co prawda jest to produkcja jeszcze z 2011 roku, no więc nie jest to może grafika najwyższych lotów. Trzeba w tym miejscu jednak wspomnieć, że społeczność graczy nie próżnowała, no i powstawały do tego dosłownie setki różnych modów, które to mogą znacząco poprawić całą grafikę. Więc tak, mimo iż jest to produkcja sprzed 10 lat, no to myślę, że dalej warto to wszystko polecić. Jeżeli poszukujecie gry z otwartym światem, ale powiedzmy, że nieco świeższej, no to być może warto zainteresować się serią Assassin's Creed. Patrząc na przykład na tego ostatniego Assassin's Creed Valhalla, prezentuje on dosyć podobne podejście, jak właśnie w tym wcześniejszym Red Dead Redemption 2. Oznacza to, że pierwszy epizod odgrywa się właśnie w tych zimowych terenach, czyli właśnie tych nordyckich górach, no i dopiero później wkraczamy na całkowicie inne tereny. Natomiast patrząc jeszcze na wcześniejsze części, no to być może zainteresuje was również Assassin's Creed 3, w której to również można było znaleźć liczne fragmenty w zimowych klimatach. Być może nie są to aż tak wysoko oceniane produkcje jak właśnie Skyrim czy też Red Dead Redemption 2, są one jednak jednymi z najwyżej ocenianych odsłon właśnie z tej serii Assassin's Creed'a, więc być może z tego względu warto się nimi zainteresować. Teraz przejdziemy sobie do długiej listy ekskluzywów od Sony, poczynając od serii God of War'a. A więc pierwsze odsłony charakteryzowały się osadzeniem w mitologii greckiej, więc nie wiem, czy będą to najlepsze tytuły właśnie na zimowe klimaty, aczkolwiek jeżeli chodzi o God of War'a z 2018, to już jest akurat całkowicie inna historia. Znajdziecie w niej bowiem takie krainy jak na przykład Midgard czy też Helheim, no i w większości są one właśnie pokryte śniegiem. Ogólnie produkcja była niesamowicie wysoko oceniana, na poziomie około 94%, no i przez wielu jest ona również uważana za najlepszy ekskluzyw z całej generacji PlayStation 4. W tym miejscu jest jeszcze jedna znakomita informacja, a więc 14 stycznia 2022 odbędzie się z tego również premiera na PC-cie. Warto jeszcze wspomnieć, że w produkcji znajduje się God of War Ragnarok, który będzie tego bezpośrednią kontynuacją, no i trzeba w tym miejscu przyznać, na gameplayach prezentuje się on niesamowicie obiecująco. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy wyjdzie z tego ostateczna premiera, wiadomo, że będzie to jakoś w 2022. Kolejny ekskluzyw od Sony, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, to seria The Last of Us. Co prawda, głównym motywem gry z pewnością nie jest motyw zimowy, znajdziecie w tym bowiem dosłownie przeróżne mapy w bardzo różnych klimatach. W każdym razie znajdziecie w niej kilka bardzo interesujących zimowych poziomów, które to powinniście zapamiętać na dłuższy okres. W pierwszej odsłonie były to jedne z ostatnich poziomów, musieliśmy wtedy eksplorować przepiękny zimowy las. Natomiast jeżeli chodzi o drugą odsłonę, no to taki epizod można było znaleźć na samym początku,
kiedy to musieliśmy zwiedzać zaśnieżony, zabudowany teren stanu Wyoming. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych serii gier single player, jakie kiedykolwiek powstały w historii. W szczególności polecam w tym miejscu jedynkę. Na mnie osobiście po prostu najlepsza gra single player. Natomiast jeżeli chodzi o dwójkę, no to w sumie niektórzy mają pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o samą fabułę, aczkolwiek samo dopracowanie stoi w tym na absolutnie najwyższym poziomie. Więc tak, jeżeli jeszcze nie poznaliście tej historii, no to serdecznie polecam się z nią zapoznać. Ci sami deweloperzy odpowiadają także za legendarną serię Uncharted. Co prawda seria ta kojarzy się przede wszystkim z terenami tropikalnymi, aczkolwiek jeżeli skupicie się w szczególności na drugiej odsłonie, no to jest ona jednak pojedynczym wyjątkiem. Druga połowa gry odbywa się bowiem przede wszystkim na terenach Nepalu oraz Tybetu. Naszym głównym zadaniem jest wtedy wspinaczka na ogromne góry, czyli właśnie na Himalaje. No i musimy wtedy odnaleźć stare, pradawne miasto. Ogólnie cała seria Uncharted zasługuje na bardzo duże uznanie, ale jeżeli chodzi o te zimowe klimaty, no to uświadczycie ich przede wszystkim w drugiej odsłonie. Podobną sytuację uświadczycie także w serii Horizon, a więc podstawowa odsłona, czyli Horizon Zero Dawn, charakteryzowała się bardzo urozmaiconymi terenami. Można było na niej znaleźć tereny tropikalne, pustynne, ale także całkiem rozległe tereny górskie. Z drugiej strony do gry wyszedł także rozbudowany dodatek o nazwie The Frozen Wilds, no i w nim można było już znaleźć praktycznie w 100% właśnie te zimowe klimaty. Ogólnie jest to jedna z lepszych gier z otwartym światem, uświadczycie w tym ciekawego gameplayu, ciekawej fabuły, więc myślę, że serdecznie warto to wszystko polecić. Jeżeli spodobała wam się jedynka, no to warto wspomnieć, że w produkcji znajduje się także druga odsłona, a mianowicie Horizon 2 Forbidden West. Obecnie jest ona planowana na 18 lutego 2022, no i wyjdzie ona wtedy na PS4 oraz na PS5. Niemalże takiej samej sytuacji uświadczycie także w serii Spidermana, a więc w 2018 wyszła z tego podstawowa odsłona, w której to można było eksplorować ogromny, otwarty świat, aczkolwiek charakteryzujący się powiedzmy letnim klimatem. W 2020 wyszedł jednak do tego niezależny dodatek o nazwie Miles Morales, no i on odbywał się praktycznie w 100% właśnie w tym zimowym, świątecznym klimacie. Po raz kolejny jest to jedna z najlepiej ocenianych gier z całej generacji PS4 oraz PS5 z ocenami na poziomie około 87%. Przy okazji w produkcji znajduje się także druga odsłona, aczkolwiek na samą premierę przyjdzie nam poczekać do 2023. Teraz nieco starszy ekskluzyw na PlayStation, jeszcze z 2015, a mianowicie Until Dawn. Jeżeli o tym nie słyszeliście, no to tak w jednym zdaniu, jest to historia grupki znajomych, którzy to wyruszają do domku w środku lasu, wszystko osadzone w przyrodniczych zimowych górach. Od strony gameplayu jest to przede wszystkim mroczny survival horror, znajdzie w tym bardzo liczne podejmowanie decyzji, które to będzie miało kluczowy wpływ na przebieg historii. W zależności od naszych decyzji może zginąć dosłownie każdy bohater, no i finalnie przekłada się to później na dosłownie setki różnych zakończeń. Ogólnie jest to jedna z lepiej ocenianych gier horrorów, która to swego czasu otrzymała oceny na poziomie 80%. Jeżeli jesteście zatem posiadaczami PlayStation, no to bez wątpienia warto się z tym wszystkim zapoznać. Zostając w gatunku horroru, warto jeszcze wspomnieć o ostatnim Resident Evil Village. Jak być może wiecie, akcja gry odbywała się przede wszystkim w trakcie zimy. Musieliśmy zwiedzać takie miejsca jak na przykład ogromny zamek Dimitrescu, starodawne miasto, ruiny, dungeony oraz wiele innych. Ogólnie wyszła z tego jedna z najlepszych gier z całego 2021 z ocenami na poziomie około 85%. Jeżeli nie chcecie pogubić się w tej całej fabule, no to na samym początku powinniście skupić się jednak na Resident Evil 7. Jest to bowiem prequel do tego Village, no i cała akcja gry przedstawiana jest z perspektywy tego samego bohatera. Ogólnie jest to jedna z najlepszych serii survival horrorów, jakie istnieją obecnie na rynku, więc bez wątpienia warto się z tym wszystkim zapoznać. Teraz nieco mniej znany polski horror, a mianowicie Kolat. Fabuła gry oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które to wydarzyły się w 1959 roku, wszystko w tak zwanej przełęczy Diatłowa. Jeżeli nie wiecie, grupa rosyjskich alpinistów zaginęła wtedy w tajemniczych okolicznościach, no i później ich ciała były znajdowane na przestrzeni kilku kolejnych tygodni. Natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, no to polega on przede wszystkim na eksploracji otwartego zimowego świata. Musimy znajdować przeróżne
różne poszlaki po tej całej tajemniczej ekspedycji, przy okazji uważając na bardzo różne niebezpieczeństwa. Co prawda gra otrzymywała dosyć przeciętne oceny na poziomie około 64%. Ja osobiście muszę jednak przyznać, że na zimowe klimaty nadaje się ona po prostu idealnie. W szczególności podoba mi się podejście, że nie zajecie w tym praktycznie żadnych jumpscare'ów. Zajecie w tym za to nastawienie na bardzo mroczny klimat. Myślę, że jest to zatem bardzo interesująca historia, która będzie dosłownie idealna na te zimowe klimaty. Teraz przeniesiemy się do znacząco dalszej przeszłości, a mianowicie do horroru Silent Hill Shattered Memories. W grze wcielamy się w mężczyznę o imieniu Harry Mason, który to poszukuje swojej zaginionej córki. Wszystko odbywa się w tytułowym miasteczku Silent Hill, który w tej odsłonie charakteryzuje się właśnie tym przyjemnym zimowym klimatem. Warto wspomnieć, że jest to dosyć inna produkcja od innych Silent Hillów, nie zajecie w niej bowiem żadnej walki, a sama ilość potworów będzie znacząco mniejsza. W każdym razie gra i tak charakteryzuje się bardzo mrocznym klimatem, który oczywiście jest charakterystyczny do tej całej serii. Niestety dostępność tej produkcji jest bardzo ograniczona. Żeby w to wszystko zagrać, musicie posiadać konsole starej generacji, takie jak na przykład Wii, PS2 czy też PSP. Dodatkowo, z tego co widziałem, nie można tego kupić w żadnym zwyczajnym sklepie. Można to kupić na pojedynczych aukcjach i to dosłownie za setki złotych. Jest to zatem propozycja dla ogromnych koneserów gatunku. Patrząc natomiast na nadchodzące horrory, być może zainteresuje was The Callisto Protocol. Akcja gry odbywa się w dalekiej przyszłości, w roku 2320, wszystko w kolonii karnej o nazwie Black Iron. Całe to więzienie znajduje się natomiast na księżycu Jowisza, czyli właśnie na tym tytułowym Callisto. Jeżeli nie wiecie, księżyc ten charakteryzuje się dosyć niskimi temperaturami oraz występowaniem dużej ilości lodu. Jeżeli chodzi natomiast o sam gameplay, no to na dzień dzisiejszy jest on sporą tajemnicą. Do tej pory otrzymaliśmy bowiem z tego tylko i wyłącznie krótki kinowy zwiastun, niestety bez żadnych fragmentów gameplayu. W każdym razie myślę, że może wyjść z tego coś podobnego do serii Dead Space'a, tylko że w bardziej właśnie zimowych klimatach, w szczególności ze względu na tą całą planetę. Obecnie premiera gry planowana jest jakoś na 2022, na PC-cie, PS5 oraz na Xboxie serii X oraz S. W liście takiej jak ta warto również wspomnieć o dosyć popularnej serii Metra. Na przestrzeni całej serii zajecie w tym bowiem dosyć pamiętne zimowe epizody. W pierwszym Metrze 2033 występowały one w bardzo dużych ilościach, potem w Last Night było ich trochę mniej, no i później powróciły one w najnowszym Metrze Exodus. Ogólnie jest to jedna z lepszych serii FPS-ów, jakie są obecnie kontynuowane na rynku. Praktycznie w każdej z nich zajecie interesującą fabułę, mroczny klimat oraz graficzny na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Jeżeli szukacie zatem jakiegoś mrocznego survival horroru FPS-a, no to będzie to dla was idealna propozycja. Z innych FPS-ów warto jeszcze wspomnieć o Sniper Ghost Warrior Contracts. Jeżeli nie wiecie, jest to FPS od polskiego studia, a mianowicie od CI Games. W trakcie rozgrywki jesteśmy rzucani na otwarte mapy, musimy na nich wykonywać przeróżne kontrakty, zazwyczaj polegające na likwidacji przeróżnych terrorystów. Do każdej z tych misji możemy podejść na przeróżne sposoby, jako Sniper, czyli właśnie z daleka, jako Ghost, czyli że z bliska po cichu, czy też jako Warrior, czyli że full na Rambo. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą listę, no to w szczególności polecam odsłonę Contracts. W zasadzie cała akcja tej odsłony znajduje się bowiem na zimowych terenach. Ogólnie jest to bardzo przyjemny taktyczny FPS, no więc jeżeli chcecie wesprzeć polskich twórców, no to serdecznie polecam się z tym zapoznać. Kolejny FPS, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, to seria Star Wars Battlefront. Zarówno w jedynce, jak i dwójce zajecie bowiem do tego bardzo interesujące zimowe poziomy. Myślę, że gra zasługuje na ogromną uwagę, przede wszystkim od strony wizualnej. Zajecie w tym dosłownie przepiękną grafikę, często wyprzedzającą te najnowsze produkcje AAA. Nie wiem jak dla was, dla mnie osobiście prezentuje się ona jeszcze lepiej niż nowsze produkcje od EA DICE, takie jak na przykład nowe Battlefieldy. Jeżeli chcecie zatem uświadczyć tej całej zimy w najlepszej grafice, no to myślę, że pod tym względem Battlefront znajduje się na pierwszym miejscu. Odnośnie przepięknej grafiki polecam także sprawdzić ostatnią odsłonę z serii Gears of War, a mianowicie Gears 5. Jeżeli nie wiecie, jest to trzyosobowa gra akcji w klimatach science fiction, wszystko z dużym nastawieniem na kampanię single player. Co prawda miejsca akcji w tej produkcji są naprawdę bardzo różnorodne, znajdziecie w tym takie lokacje jak miasta, pustynie czy też tereny zalesione. Z drugiej strony w grze znajdziecie jednak bardzo interesujący fragment zimowy, który to trwa kilka godzin, no i muszę w tym miejscu przyznać, prezentuje się chyba najciekawiej
tej produkcji. Ogólnie cała seria zasługuje na bardzo duże uznanie. Na przestrzeni lat otrzymywała bowiem oceny na poziomie od 80 do 90 kilku procent. Jeżeli poszukujecie jednak tych wspaniałych zimowych klimatów, no to warto polecić przede wszystkim tą ostatnią piątą odsłonę. Kolejna seria, która dosłownie idealnie pasuje do dzisiejszej listy, to Lost Planet. Jest to już w sumie trochę starsza seria, która to wychodziła w latach 2007-2013, więc myślę, że wielu z was mogło o tej serii totalnie nie słyszeć. Mówiąc zatem w skrócie, jest to gra akcji przedstawiona z trzeciej osoby, wszystko w klimatach science fiction, w grze musieliśmy walczyć na bardzo liczne mutanty, w tym także z licznymi bossami na czele. Natomiast jeżeli chodzi o nawiązanie do dzisiejszego odcinka, no to cała akcja gry odbywa się na ogromnej zimowej planecie. Jeżeli chcecie w to wszystko zagrać po takim długim czasie, w szczególności polecam tą pierwszą odsłonę. Ja osobiście grałem w to w tym 2007 roku, no i muszę w tym miejscu przyznać, że była to jedna z ciekawszych gier single player, jakie to wychodziły w tamtym okresie. Potem wychodziła jeszcze dwójka oraz trójka, ale charakteryzowały się one jednak trochę niższymi ocenami. W każdym razie, myślę, że jest to jedna z bardziej unikalnych gier akcji. Myślę, że wiele osób mogło o tym totalnie nie słyszeć, no więc tak, serdecznie polecam się z tym wszystkim zapoznać. Bez wątpienia jedną z najlepszych gier na zimowe klimaty jest również Rise of the Tomb Raider. Jak być może wiecie, jest to gra akcji, przygodowa, wszystko przedstawione z trzeciej osoby, no i ogólnie z dużym nastawieniem na eksplorację świata. Ogólnie cała seria charakteryzuje się bardzo wysokimi ocenami, aczkolwiek jeżeli chodzi o dzisiejszą listę, no to w szczególności warto polecić ten Rise of the Tomb Raider. Akcja gry odbywa się bowiem przede wszystkim na zimowej Syberii, no i naszym głównym zadaniem jest odnalezienie zaginionego miasta o nazwie Kitiesz. Gra charakteryzuje się bardzo przyjemnym gameplayem, ciekawą fabułą, po części nawiązującą również do realnych wydarzeń. Wszystkie te rzeczy złożyły się na wysokie oceny, na poziomie około 88%. Jeżeli zatem jeszcze w to wszystko nie graliście, no to serdecznie polecam. Bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji na zimowe klimaty. Kolejna seria, o której warto dzisiaj wspomnieć, to seria Syberii. Jeżeli o tym nie słyszeliście, no tak w jednym zdaniu, w grze wcielamy się w bohaterkę o imieniu Kate Walker, no i naszym głównym zadaniem jest eksploracja przeróżnych terenów, zazwyczaj znajdujących się na zimowej Syberii. W trakcie tej całej eksploracji musimy rozmawiać z licznymi postaciami pobocznymi, znajdziecie w tym także odnajdywanie przeróżnych przedmiotów kluczowych, które to później mogą się przydać do rozwiązywania zagadek logicznych. Pierwsze dwie odsłony wychodziły w latach 2002-2004, no i otrzymywały one wtedy całkiem wysokie oceny, na poziomie około 85%. Potem po wielu latach przerwy w 2017 wyszła jeszcze trzecia odsłona, ale ona niestety została odebrana trochę gorzej. Warto jeszcze wspomnieć, że za dosłownie kilka dni od publikacji tego materiału wyjdzie z tego kolejna odsłona, a mianowicie Syberia The World Before. Myślę zatem, że może być to bardzo dobra propozycja do nowych graczy, żeby zapoznać się z tą całą legendarną serią. Jeżeli szukacie jakiegokolwiek survivalu, myślę, że od razu warto polecić The Long Dark. W grze wcielamy się w pewnego pilota, który to rozbił się na niebezpiecznej zimowej krainie. Żeby jakkolwiek na niej przetrwać, będziemy musieli zbierać liczne surowce, no i później na ich podstawie dokonywać zaawansowanego kraftowania. Żeby nie było zbyt prosto, na naszej drodze będą stały także liczne niebezpieczeństwa, na przykład w postaci dzikich zwierząt. Będziemy musieli także zwracać uwagę na statystyki swojego ciała, na przykład w postaci temperatury, napicia, na jedzenia, czy też występowania przeróżnych chorób. Wszystkie te rzeczy wsparte są również bardzo interesującą kampanią single player, która bez wątpienia pochłonie was na dłuższy okres. Jeżeli szukacie zatem jakiejkolwiek gry survivalowej w zimowych klimatach, no to będzie to dla was idealna propozycja. Bardzo podobnie prezentuje się również nadchodząca produkcja o nazwie Arctic Awakening. Po raz kolejny jest to gra przygodowo-survivalowa, przedstawiona z pierwszej osoby, wszystko w przyjemnych zimowych klimatach. W tym tytule znajdziecie jednak kilka całkiem interesujących urozmaiceń. Będzie to na przykład większe nastawienie na samą fabułę, będziemy musieli podejmować bardzo liczne decyzje, które to oczywiście będą miały kluczowy wpływ na przebieg historii. Jak sami możecie zauważyć na gameplayu, znajdziecie w tym także elementy z gry science fiction. W trakcie podróży będzie nam bowiem towarzyszył taki pojedynczy bot o nazwie Alfie, który to na przykład będzie mógł pomagać nam w zbieraniu surowców. Jeżeli produkcja was zainteresowała, no to premiera odbędzie się jakoś w 2022 na PC-cie oraz nową generacjach Xboxa i PlayStation.
Jeżeli jesteście fanami gier strategicznych, bez wątpienia powinniście poznać produkcję Frostpunk. Jest to gra strategiczna czasu rzeczywistego, w której to zajecie elementy survivalu oraz budowy miasta. W grze przedstawiono postapokaliptyczną wizję świata, w której to doszło do globalnej zimy wulkanicznej. My jako gracz musimy zarządzać jednym z ostatnich miast, które to walczy o przetrwanie w tych nieprzyjemnych zimowych klimatach. Całe to zarządzanie polega przede wszystkim na zbieraniu surowców, rozwoju technologii, czy też na podejmowaniu licznych decyzji moralnych. Ogólnie jest to bardzo dobrze oceniana produkcja, z ocenami na poziomie około 85%, więc bez wątpienia jest to jedna z topowych gier strategicznych. Warto jeszcze wspomnieć, że w produkcji znajduje się także druga odsłona, czyli Frostpunk 2. Niestety do samej premiery zapewne przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, najprawdopodobniej do jakiegoś 2023. Do dzisiejszej listy idealnie pasuje także I Am Setsuna. Jeżeli o tym nie słyszeliście, jest to gra RPG przedstawiana z widoku złotoptaka, w której to możemy sterować grupką bohaterów. Sama rozgrywka polega przede wszystkim na eksploracji świata, rozmawianiu z przeróżnymi postaciami pobocznymi, czy też na zbieraniu przeróżnych kluczowych przedmiotów. W trakcie gameplayu możemy także trafić na bardzo licznych przeciwników. Jeżeli tak się stanie, no to wysyłani jesteśmy na specjalne areny, charakteryzujące się, powiedzmy, zmodyfikowaną rozgrywką turową. Ogólnie cała gra charakteryzuje się bardzo przyjemną grafiką, bardzo przyjemnym klimatem, właśnie tym zimowym. Znajdziecie w tym także bardzo klimatyczny soundtrack, który bez wątpienia warto przynajmniej przesłuchać. Z tych też względów myślę, że może być z tego po prostu idealna produkcja, właśnie na te wszystkie zimowe klimaty. Kolejna produkcja indie, o której warto dzisiaj wspomnieć, to Rookie. W grze wcielamy się w młodą dziewczynę o imieniu Tuv, a naszym głównym zadaniem jest odnalezienie naszego zaginionego brata. Nie będzie to jednak prostym zadaniem, będziemy bowiem musieli wyruszyć na tereny pradawnej zimowej krainy. Od strony gameplayu będzie to przede wszystkim gra przygodowa, eksploracyjna, wszystko w tak zwanym gatunku point and click. W trakcie rozgrywki będziemy spotykali przeróżne interesujące, magiczne postaci, nie zabraknie także zbierania licznych przedmiotów, które później mogą posłużyć do rozwiązywania łamigłówek. Ogólnie jest to bardzo przyjemna produkcja indie, powiedzmy, że na taki krótszy okres, więc być może warto się tym wszystkim zainteresować. Do dzisiejszej listy pasuje także produkcja SnowRunner. Jest to gra symulacyjna, przedstawiająca tematykę offroadu, wszystko osadzone w ogromnym, otwartym świecie. Zadaniem gracza jest przede wszystkim dostarczanie przeróżnych ładunków, które to zazwyczaj musimy przewozić po trudnych, ciężko dostępnych terenach. Na podstawie tych zleceń możemy zarabiać pieniądze, które to później możemy wydawać na przeróżne ulepszenia, czy też także na całkowicie nowe samochody. Ogólnie jest to jedna z topowych gier, jeżeli chodzi o ten gatunek. Była pozytywnie oceniana przede wszystkim ze względu na wysoki poziom realizmu, no i łącznie otrzymywała oceny na poziomie ponad 80%. Jeżeli jesteście zatem fanami czterech kółek oraz poszukujecie jakiejś produkcji właśnie na te zimowe klimaty, no to bez wątpienia będzie to dla was idealna propozycja. No i na koniec listy myślę, że warto by było jeszcze wspomnieć o przeróżnych grach o sportach zimowych. Na przestrzeni lat wychodziły one bowiem w całkiem dużej ilości. Były to na przykład takie serie jak SSX, Snow, Amped, czy też na przykład ostatnio wychodzący Riders Republic. Ja osobiście grałem najwięcej w inną produkcję od studia Ubisoft, a mianowicie w Steepa. Była to naprawdę niesamowicie klimatyczna rozgrywka, wszystko jeszcze osadzone w ogromnym, przepięknym świecie, więc z moich osobistych doświadczeń polecam w szczególności właśnie tą pozycję. W każdym razie każda z tych serii otrzymywała wysokie oceny, więc jeżeli jesteście fanami sportów zimowych, no to macie naprawdę bardzo szeroki wybór. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Po lewej stronie trzymajcie z tego łącze podsumowanie. Jeżeli macie jakieś inne propozycje właśnie na te produkcje na zimowe klimaty, zawsze możecie napisać o tym w komentarzach. A kto wie, być może przyda się to jakimś innym oglądającym. Oprócz tego, jeżeli materiał wam się spodobał, zawsze możecie zostawić mi także lajka, suba, dzwonka. Staram się robić codzienne materiały o dosłownie przeróżnych gra wideo. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane top listy, no to zazwyczaj staram się je publikować jakoś w weekend. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że jakkolwiek wam się przydał. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.